Szanowni Państwo, a więc powtarzam to jeszcze raz. Nasze zgromadzenie uważam za otwarte. Ruszamy. Zebraliśmy się tutaj dzisiaj po to, aby przedstawić się i przeciwstawić się bandyckim planom związanym z budową centralnego portu komunikacyjnego. Kolej dużej prędkości. Z bandyckimi zasadami dotyczącymi przepisów dotyczących wywłaszczenia nieruchomości. Nie jesteśmy głupi. Wiemy, co próbują szykować nam rządzący i na to się nie zgodzimy.